Dobry wieczór, z tej strony Sławomir Grochowina. Jestem dzisiaj Państwa gościem i pozwolę sobie dla przypomnienia, z tego względu, że akurat dosyć często ten temat do nas wraca i są prośby o właśnie rozmowę na temat produktów proteinowych. Już w tym momencie pokażę na paru slajdach informacje dotyczące właśnie między innymi L-argininy. Co to takiego jest L-arginina i dlaczego ona jest taka istotna i kluczowa dla naszego zdrowia? Szanowni Państwo, w chwili obecnej materiał, który będziecie przyglądać, słuchać, nie stanowi porady lekarskiej. Jest tylko i wyłącznie informacją na temat roli L-argininy i są to materiały zebrane na podstawie różnego rodzaju publikacji. L-arginina, co to takiego jest? Jest to aminokwas. Tak jak my zawsze i stale szukamy witamin, minerałów i o nich rozmawiamy, tak w ogóle nie zwracamy uwagi na przykład na proteiny, aminokwasy. Jak jeszcze czasami o omega 3 gdzieś coś usłyszeliśmy i chcemy po nią sięgnąć, a omega 3 jest niezbędnym, nienasyconym kwasem tłuszczowym, w związku z tym jest koniecznością. Taką samą koniecznością są właśnie aminokwasy. I teraz dlaczego akurat dzisiaj będziemy rozmawiać o L-argininie? W związku z powyższym, że przeanalizowałem wszystkie właściwości L-argininy i wybrałem 22 powody, dla których warto zastosować w swojej diecie właśnie L-argininę, czyli proteinę, produkt aminokwasowy. Opublikowano w czasopiśmie akademickim Amerykańskiego Stowarzyszenia na Rzecz Postępu Nauki, która publikuje od 1880 roku informacje określone jako sensacje naukowe w medycynie i że badania nad wpływem tlenku azotu na organizm ludzki przy użyciu L-argininy i jego znaczenie dla układu naczyniowego przyczyniły się do zdobycia Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny w 1988 roku przez trzech naukowców. Proszę zwrócić uwagę, przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny nad badaniami właśnie roli L-argininy, z której powstaje tlenek azotu. Istnieje ponad 100 tysięcy artykułów i badań klinicznych, badań naukowych różnego rodzaju. Powtarzam, to jest ponad 100 tysięcy artykułów na temat tlenku azotu i L-argininy, które potwierdzają pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. To jest wszystko również na stronach oficjalnych ministerstw. Tlenek azotu w organizmie pełni rolę neuroprzekaźnika. Jest to związek chemiczny przenoszący sygnały pomiędzy komórkami nerwowymi. W organizmie ludzkim od około 20 roku życia zmniejsza się produkcja tlenku azotu z powodu m.in. niedoboru aminokwasu argininy. Może to prowadzić do zwężenia naczyń krwionośnych, zwapnienia tętnic, a przez to do nadciśnienia zawału wylewu udaru. Statystycznie ponad 70% zgonów w Polsce powodują schorzenia układu krążenia i nowotwory. Właściwości tlenku azotu, czyli produkowane jest on w różnych typach komórek z prekursora aminokwasu L-argininy. Biologiczne działanie tlenku azotu to jest utrzymanie odpowiedniego przepływu krwi w tętnicach. Ścianki tętnic stają się gładkie, elastyczne. Pomaga w usuwaniu złogów cholesterolowych z tętnic. Wpływa na wydzielanie insuliny w trzustce. Proszę popatrzeć, jest to już w tym momencie profilaktyka w chorobach takich jak cukrzyca. Poprawia pracę jelit i zapobiega zaparciom. Zmniejsza odczuwanie bólu, poprawia pracę mózgu i przyczynia się do usprawnienia pamięci. Lepsze dotlenienie organizmu. Tlenek azotu jest odpowiedzialny do tego stopnia za natlenienie naszego organizmu, że również naczynia włosowate na tym korzystają. Więc na każdym naszym etapie, w każdym miejscu naszego organizmu ten tlenek azotu jest wykorzystywany przez organizm. Tlenek azotu wytwarzany jest dzięki L-argininie, jest związany ze wszystkimi procesami zachodzącymi w komórce, decydując o naszym zdrowiu poprzez układ sercowo-naczyniowy, hormonalny, immunologiczny i nerwowy. 22 powody, dla którego warto sięgać po L-argininę.
Są to właściwości antyoksydacyjne. L-argininy są wsparciem dla narządów i układów naszego organizmu i może być wspomaganiem dla układu sercowo-naczyniowego, w tym chorób serca, udarów, jak również raka i cukrzyca. Również jeden z amerykańskich lekarzy stosuje L-argininę, który właśnie to, dlaczego mówię akurat o tym, że to jeden lekarz? On akurat opublikował swoje wszystkie przemyślenia, badania i doświadczenia 20 lat praktyki, gdzie on z tytułu udarów, wylewu i zawałów serca nie utracił żadnego swojego pacjenta, czyli ukierunkował swoich właśnie pacjentów na L-argininę. Można o tym poczytać, poszukać sobie na sieci. Również ten lekarz występuje na różnego rodzaju kongresach i o tym tłumaczy. Czyli jeżeli ta wiedza jest dostępna również w jego publikacjach, to również chyba coś w tym jest, szanowni państwo, i może warto się przyjrzeć bardziej właśnie temu składnikowi odżywczemu. L-arginina chroni układ naczyniowy, sprawuje kontrolę nad ciśnieniem krwi oraz odkładaniem się złogów. L-arginina może spowalniać proces starzenia i postęp Alzheimera. L-arginina wspiera układ immunologiczny, proszę zwrócić uwagę, stymulacja układu immunomodulującego. Pobudza produkcję hormonu wzrostu odpowiedzialnego za procesy starzenia się organizmu. L-arginina poprawia komunikację międzykomórkową między nerwami a mózgiem. Reguluje wydzielanie insuliny przez trzustkę oraz pomaga organizm przy skutkach i powikłaniach cukrzycowych. Proszę zwrócić uwagę, rozmawiamy o jednej z najcięższych chorób metabolicznych naszego organizmu, gdzie właśnie braki L-argininy powodują jej szybsze skutki i niestety problemy coraz większe dla naszego zdrowia. Czyli mamy możliwość zadziałać w tej właśnie ciężkiej chorobie. Podpowiem Państwu więcej, połączenie L-argininy z omegą 3 daje jeszcze ciekawsze rezultaty zdrowotne, gdyż omega-3 przywraca elastyczność błony komórkowej. L-arginina wspomaga organizm i usuwa w usuwaniu szkód z układu krwionośnego i płuc osób palących. Wpływa na stosunek cholesterolu, czyli dobry, zły. Posiada właściwości hamujące powstawanie skrzepów, doprowadza do udrożnienia naczyń włosowatych, zwiększa obwodowy przepływ krwi do stóp. Obniża wysokie ciśnienie krwi, redukuje efekt tzw. pompy mięśniowej, może działać hamująco na podział komórek nowotworowych. L-arginina wspomaga organizm przy redukcji tkanki tłuszczowej. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie się, szanowni państwo, zajadał 3 golonkami na śniadanie, workiem ziemniaków na obiad i na kolację, jeszcze poprawi to czymś. Jedyna jego aktywność fizyczna to będzie kciuk na pilocie od telewizora, no to w żaden sposób i L-arginina nie pomoże. Natomiast faktycznie wspomaga organizm przy redukcji tkanki tłuszczowej. Wspomaga organizm przy regeneracji ran. Wspomaga organizm przy walce ze skutkami prostaty. Bierze udział w syntezie kolagenu naturalnego i wraz z witaminą C wytwarza naturalny kolagen. Wspomaga organizm w leczeniu nadwrażliwości jelita. Wspomaga pracę nerek. Poprawia tonus mięśni zwierających. Badania potwierdzają pozytywne rezultaty stosowania przy chorobach i skutkach zawałów, udarów, schorzeń układu krwionośnego. L-arginina poprawia również sprawność seksualną. Gdy brakuje argininy, zamiast tlenku azotu powstaje szkodliwy dla organizmu tak zwany anion orodnik ponadtlenkowy, łatwo reagujący z tlenem azotu i tworzący związek zaliczany do grupy wolnych rodników, który może spowodować znaczne uszkodzenia w obrębie naczyń krwionośnych. Czyli jest to bardzo niekorzystne dla naszego organizmu. Brak argininy ogranicza ilość tlenku azotu i dodatkowo go neutralizuje. Co to powoduje? Ano to, że światło naczyń nie może się poszerzać, a działanie wolnych rodników prowadzi do uszkodzenia śródbłonka naczyń krwionośnych, zawężając tych samych ich średnice. Suplementacja argininą przywraca zatem właściwy przebieg syntezy tlenku azotu, a co za tym idzie, wspomaga profilaktykę i terapię miażdżycy
nadciśnienia, choroby wieńcowej, ale i również arytmii. Czy w naturalny sposób możemy zwiększyć poziom argininy w naszym organizmie? Oczywiście, że tak. Żywność bogata w argininę to przede wszystkim orzechy, migdały, kakao, ryż brązowy, płatki owsiane, wszelkiego rodzaju musli, produkty z pełnych ziaren, owoce morza. Naturalnym pożywieniem możemy jedynie zapobiec niedoborom argininy, ale dawki przyjmowane w ten sposób są dostarczane i na pewno nie wpłynie na nagłe zwiększenie efektów treningowych. My dostarczymy. Jest problem tylko i wyłącznie taki, że w bardzo krótkim czasie organizm wytwarzający, przetwarzający argininę z pożywienia na tlenek azotu potrafi to w kilkanaście sekund wykorzystać. Koniec. Aby teraz utrzymać ciągle wysokie jego stężenie w osoczu krwi, należy wspomóc odpowiednim programem dietetycznym, dobrym suplementem. Nasz organizm bardzo szybko z pożywienia przetwarza argininę na tlenek azotu i potrafi to być nawet w kilkanaście sekund zużyte. Natomiast w momencie, kiedy my podajemy wysoką zawartość protein, tutaj w tym przypadku pokazujemy Państwu produkt na bazie serwatki. My w ogóle nie doceniamy serwatki, a nasi przodkowie stale używali serwatkę. Za każdym razem, kiedy cokolwiek robili, właśnie jakieś wytwarzali mleko, jakieś maślanki, to wszystko oni stosowali serwatkę. Wysoka zawartość protein w produkcie Active Protein daje nam właśnie dobowe zapotrzebowanie na produkcję tlenku azotu. Co więcej, jest to pełny profil aminokwasowy, w związku z powyższym również odpowiedzialne są te aminokwasy za produkcję karnozyny, glutationu, dopaminy. Także to jest bardzo szerokie spektrum działania i produkt godny polecenia i Waszej uwagi. Teraz, gdzie znajdziesz dobrej jakości tą argininę? Właśnie w tej serwatce. Zapytaj osobę, która Ciebie zaprosiła na to dzisiejsze spotkanie, po więcej informacji. Pamiętaj, że również możesz nabyć tą naszą serwatkę Active Protein poprzez sklep internetowy, polecając i automatycznie masz numer osoby polecającej, dzięki temu możesz mieć również taniej te produkty. Ty decydujesz, czy chcesz mieć ten produkt w pełnej cenie, chcesz mieć z kartą klienta, czy chcesz mieć w programie zniżek. To są tylko i wyłącznie twoje decyzje. Wybierz opcję najbardziej dogodną dla siebie. A w jaki sposób to zrobić? Skonsultuj się. Skonsultuj się z prowadzącym, czyli ze mną, Sławomir Grochowina, podając również informację, kto Ciebie zaprosił na dzisiejsze spotkanie i po uzgodnieniu wszystkiego zostaniesz pokierowany, w jaki sposób dokonać sobie właśnie zakupu w firmie Naturday. Również możesz skonsultować się bezpośrednio z osobą, która Ciebie na to dzisiejsze spotkanie zaprosiła. Dziękuję bardzo za uwagę, za poświęcony czas. Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru.